po pierwszym meczu sezonu reprezentacyjnego ze mną Fabian Drzyzga. Poczuliście już dzisiaj tę atmosferę gry w reprezentacji tak w pełni? Myślę, że powolutku się do tego będziemy przyzwyczajać i, że tak powiem, tęskniliśmy za tym. Trochę mało ludzi przyszło do trybuny, nie, że to jest sobie oczywiście. Kibice zawsze są z nami, za to im też dziękujemy, że nawet to takie słabsze spotkania przychodzą i dopingują nas. I fajna atmosfera na tych trybunach i fajnie się gra takie spotkania. Fajnie się gra, a jak ocenisz to ten pierwszy mecz Stefana Antigi przy ławce trenerskiej? Jak ty to widziałeś z perspektywy boiska? Wygrany, że tak powiem, pierwszy mecz, debiut trenerów. I to jest najważniejsze. Zachowują bardzo dużo tego spokoju. Chyba to też wpływa na nas, że mamy ten spokój na boisku. Dzisiaj też przeciwnik może nie był jakiś wymagający, ale my się skupialiśmy na własnej grze i myślę, że nam to wyszło, że też pokazaliśmy kilka nawet dobrych jakichś zagrań. Kilka uśmiechów na twarzy się pojawiło. Nie byliśmy coś chyba za bardzo spięci. Tak jak i chyba on. A miałeś okazję obejrzeć chociaż fragment poprzedniego meczu, czy skupialiście się na swoim? Nie, my przyjechaliśmy tutaj na salę tam w czwartym secie, ale nie oglądaliśmy, tylko słuchaliśmy, jaki jest wynik mniej więcej i potem rozrywka i koncentracja na samym spotkaniu. A jakieś, co dzisiaj było takim głównym czynnikiem, co zaważyło na tym, że w pierwszym secie tak łatwo, gładko wygraliście, a potem coś się nagle zacięło w drugim. W trzecim też mieliście chwilami problemy, chociaż cały czas kontrolowaliście chyba to, co się dzieje. Powiedzmy, że jakieś tam mini problemy były może w tym drugim secie, ale no, to też takie delikatne, że tak powiem, zaśnięcie z naszej strony uśpiło nas ta łotwa tymi zagrywkami w siatkę. My nie mogliśmy w ogóle wejść w mecz normalnie, po ludzku, ale nie wiem, czy w którymś momencie tak naprawdę oni wierzyli w to, że mogą wygrać seta, a my przy którymś momencie zwątpiliśmy, że wygramy ten mecz 3-0. Ja życzę kolejnych zwycięstw 3-0 i świętowania za tydzień w Lublianie awansu do finałów Mistrzostw Europy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.